Witajcie, z tej strony Niezwykły Futbol. Dzisiaj pokażę Wam top 10 najlepszych skrzydłowych według mnie. Pamiętajcie, że to tylko moja opinia i możecie się podzielić swoją opinią również w komentarzu. Jest to nowy kanał, więc możecie napisać również w komentarzu, jaki ranking zrobić następny. A ja bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Miejsce 10, a na nim Lamine Yamal. Dałem go tu, bo chłopak naprawdę dobrze się rozwija, prezentuje dobrą formę na boisku i może on zostać drugim Messim. Jeśli będzie trenował i ulepszał swoje umiejętności, na pewno będzie bliżej osiągnięcia tego celu. Aktualnie na transfermarkcie jest warty 50 milionów euro. Miejsce 9, a na nim postawiłem na Jacka Grealisha. Dam go dlatego, że no pomógł on bardzo City w zdobyciu potrójnej korony. Przez cały sezon prezentował on naprawdę świetną formę, dlatego znajduje się właśnie na tym miejscu. Warty jest 75 milionów euro. A na miejscu 8 postanowiłem umieścić Xaviego Simonsa. Gracz RB Lipska pokazuje dobrą formę, gdy jeszcze grał w PSV, też pokazywał swoją zwinność i technikę. Jest powoływany również do reprezentacji Holandii. Ma on 20 lat, a już jest warty 70 milionów euro. Grał również w szkółce juniorskiej FC Barcelony. Aktualnie jest wypożyczony z PSG do RB Lipska. Do PSG ma wrócić w jakoś 30 czerwca 2024 roku. Miejsce 7, a na nim Phil Foden. Bardzo dobrze rozwijający się zawodnik z ogromnym talentem. Chłopak ma dopiero 23 lata, a już zdobył potrójną koronę. Więc myślę, że zasłużone miejsce dla Anglika. Wartość to 110 milionów euro. A teraz miejsce 6. A na nim Bukayo Saka. No co ja wam mam powiedzieć? Jeden z moich ulubionych piłkarzy. Anglik prezentuje świetną formę w Arsenalu. Myślę, że piłkarz może zostać legendą tego klubu jak Henry, jeśli będzie ciężko pracował na treningach i nie zmarnuje swojego talentu. A jego wartość to około 120 milionów euro. Teraz miejsce 5, a na nim kolejny piłkarz z Premier League, czyli Mohamed Salah. Totalna legenda. Nieraz pomagał Liverpoolowi dojść na szczyt. Jak widać zresztą, są teraz pierwsi w tabeli. Oczywiście na ten moment, kiedy nagrywam ten film. Mohamed Salah jest warty 65 milionów euro. Miejsce 4, a na nim umieściłem Rafaela Leao. Myślę, że aktualnie jeden z najlepszych piłkarzy AC Milanu. Prezentuje naprawdę dobrą formę w reprezentacji Portugalii. Naprawdę bardzo lubię oglądać go na boisku. Transfermarkt wycenia go na 90 milionów euro. Kolejne miejsce, a podium otwiera Rodrygo. Jako fan Realu Madryt po prostu musiałem go tu umieścić. Pomaga królewskim w wielu meczach, jest bardzo szybki i dobrze wyszkolony technicznie. Pomagał no nieraz po prostu w WCL czy no w innych pucharach. Dobrze się czuje on z piłką przy nodze, a warty jest 100 milionów euro. Drugie miejsce na nim Vinicius Junior. No co ja mogę wam powiedzieć? Świetny dribler, jest świetnie wyszkolony technicznie, jest szybki, jest zwinny. Moim zdaniem drugi Neymar. Wiem, że jest to troszkę kontrowersyjne porównać Viniciusa z Neymarem, ale ja tak uważam. Pomógł królewskim zdobyć Champions League w 2022 roku. Wyceniany jest na około 100 milionów euro. Ma on zaledwie 22 lata, a gra po prostu jak z nut. No i miejsce pierwsze, a na nim kontrowersyjnie Kylian Mbappe. Niby w FIFA czy EAFC, zależy jak to woli, jest ustawiony domyślnie jako napastnik, ale lepiej gra na skrzydle i myślę, że jest to lepsza pozycja dla niego. Czy ja mogę dużo o nim mówić, każdy go zna, każdy wie jak i on jest niesamowity. Jedynie co, to mógłby pójść z tego PSG, bo poza ligą francuską i pucharami z tej ligi wiele nie osiągnie w Europie. No cóż, ale to już jego decyzja. Ma on 24 lata i wyceniany jest na około 180 milionów euro. Teraz po lewej stronie ekranu możecie zauważyć bonusowych zawodników, czyli takich, którzy no dobrze grają, są dobrzy w piłkę, ale nie znaleźli się w tym rankingu. A na nim Neymar, Doku, Son, Martinelli i Ousmane Dembele. I to wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Film inspirowany od czystej piłki. Możecie oczywiście też do niego wpaść. Ja się z Wami żegnam. Na razie, siemano i cześć!